A teraz będzie walka o pas. Też o pas. Kategoria wagowa 71 kg. 3 rundy po 3 minuty. To jest walka w kickboxingu w formule K1. Panie i panowie, ladies and gentlemen, wypróbuję zawodników do trzyrundowego pojedynku o pas zawodowego mistrza Polski, Polskiego Związku Kickboxingu K1 do 71 kg. Do narożnika niebieskiego zapraszam zawodnika z klubu KS Spider z Łodów, trenowanego przez trenera Przemysława Rajera, przez Państwa Mikołaj Dostępne!
Poczuł go Mikołaj, dawaj! Dajesz, Mikołaj. Ekstra. Pięknie. Dobrze, Mikołaj. Dobry. Dawaj, Mikołaj. Dobrze.
idziesz, Mikołaj? Czesniecki tryc, nowo upieczony mistrz Polski, ale w ustach pełno krwi. Piotr, dałeś z siebie wszystko. No, dałem z siebie wszystko. Początek może nie najlepszy, ale dobrze, skończyłem dobrze. Trudny przeciwnik? Bardzo ciężko się walczyło. No, te ciosy dochodziły, no i mam trochę mi się naruszył ząb, dlatego tak krwawi. No, później odrobiłem straty, więc jestem zadowolony. Powiedz mi, długo zachodnik. To dla tych informacji, którzy się nie znają, na boksie, na kickboxingu, na MMA, długo zawodnik dochodzi do siebie po takiej walce? Po tej myślę, że z 2 tygodnie spokojnie będę musiał sobie wolnego zrobić. To od dzisiaj wszyscy na ulicy do ciebie zwracają się mistrzu. Może tak być. Gratuluję. Dziękuję bardzo.